Jako ratownicy wodni apelujemy przede wszystkim do opiekunów dzieci przebywających na plaży, o to, żeby pilnowali swoje pociechy, o to, żeby wchodząc do wody byli razem z pociechami, wręcz nawet trzymali je za rękę, a przy okazji zwracali uwagę również na inne dzieci przebywające obok, po to, że gdyby się coś działo z dzieckiem innym, żeby zwrócić uwagę, żeby pomóc, żeby zawiadomić ratowników. Po drugie, apelujemy o to, aby kąpać się i korzystać z wody tylko w miejscach, gdzie są ratownicy. No już w Zegrzyńskim jest takie trzy miejsca, plaża gminna w Nieporęcie, w Serocku i w Wieliszewie, tam od godziny 10 do 18 ratownicy czekają na Państwa. Prosimy, aby korzystać z kąpieli w tych miejscach. Oczywiście te wszystkie znane już punkty, nie korzystajmy z alkoholu, pod wpływem alkoholu nie wchodźmy do wody, jak jesteśmy rozgrzani, chłodźmy się stopniowo, nie wskakujmy do wody, nasz organizm jest wygrzany na słońcu, nie pływajmy po obfitym posiłku. To jest wszystko bardzo dobrze znane wszystkim, ale należy to powtarzać co roku, należy to powtarzać ciągle, dlatego że cały czas zdarzają się osoby, które nie pamiętają o tym i nie korzystają z tego typu rad i z tego typu zaleceń. Oczywiście w momencie, kiedy wypożyczamy jakieś jednostki pływające, kajak, rower wodny, łódź żaglową, pamiętajmy o tym, aby sprawdzić stan techniczny takiej jednostki pływającej, aby sprawdzić ilość i stan techniczny oraz certyfikat środków ratunkowych i wtedy możemy bezpiecznie wyjść na wodę pod warunkiem, że poradzimy sobie z sterowaniem taką jednostką pływającą, jaką wypożyczamy. W tym roku okazało się, że największym problemem na plażach to jest właśnie ten element, że rodzice nie pilnują dzieci, czy opiekunowie nie pilnują dzieci. Te dzieci giną i wtedy buduje się wielka akcja ratunkowa, bo zawsze my jako ratownicy wodni musimy podejrzewać to najgorszy scenariusz, że dziecko może znajdować się pod wodą. Jeśli chodzi o rejon jeziora, o to, co się dzieje na wodzie otwartej, poza kąpieliskami, i od 2-3 lat głównym problemem i takimi jednostkami stwarzającymi zagrożenie to są cały czas skutery wodne. Są jednostki bardzo szybkie, które można wypożyczyć w portach w rejonie jeziora. No wszystko to, co prezentują nieodpowiedzialni sternicy, połączone z prędkością tych jednostek pływających, stwarza ogromne niebezpieczeństwo. W terenie Jeziora Zegrzyńskiego, czy na brzegach Jeziora Zegrzyńskiego mamy 10 kamer, które tutaj możemy obsługiwać, zbliżać, oddalać, obracać z naszej dyżurki na terenie bazy legionowskiego WOPR-u. No, swoim zasięgiem obejmują około 90% wody, 95%. Nawet jesteśmy w stanie monitorować, zobaczyć, zidentyfikować zdarzenia, a jak również odróżnić zdarzenia pozorne, czyli na przykład wywróconą łódkę żaglową i ludzi w wodzie, ale to ci ludzie to są zawodnicy, którzy ćwiczą do regat i nawet gniewają się, jeśli my im chcemy pomóc. Od prawdziwego zdarzenia, które niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Na co dzień współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną Genowa, Komendą Powiatową, my z nimi bezpośrednią łączność radiową, wymieniamy się informacjami o zdarzeniach z Komisariatem Rzecznym Policji w Warszawie i z ogniwem tego komisariatu, który pracuje na wodach Jeziora Zegrzyńskiego. Tutaj też dysponujemy bezpośrednią łącznością radiową, także ta wymiana informacji jest bardzo szybka. Z Państwowym Ratownictwem Medycznym na terenie bazy Wielkiego WOPR znajdują się dwie stacje wyczekiwania, takie zwanego ambulansu kołowego, jak my go nazywamy, czy takiej zwykłej, normalnej, popularnej karetki pogotowia, jak również ambulansu Państwowego Ratownictwa Medycznego zorganizowanej na jednostce pływającej, na łodzi pływającej karetki pogotowia ratunkowego, jak również zorganizowane jest lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego z możliwością wykonywania operacji lotniczych również w okresie nocnym. Wszystko to jest poukładane i zorganizowane tak, żeby dotarcie do szpitala osoby poszkodowanej było jak najkrótsze i pod jak najlepszą opieką.